Witamy na zawodach koszykówki podczas podróży na obóz koszykarski organizowany przez BC Swiskonożary i mamy tutaj taką zabaweczkę, to jest nowość u Zubiego i proszę, masz do wykonania 5 rzutów, ile trafisz? No, strzał. Nie ma jeden? Jeden, dwa, jeden? Nie ma? Nie ma. Teraz daję mu. Trafiłeś na 5 strzałów, 1. Ciekawe, ile razy ciebie się uda. Nie ma. O, dwa. A teraz zobaczymy, jak tutaj chłopcy między sobą grają. Proszę, zagrajcie jeszcze raz między sobą. Nagrywam. Które miejsce miałeś w turnieju? Druga. Pokaż, jak umiesz trafiać. To jest zawodnik, który zrobił drugie miejsce na cały autokar. Daj, a teraz może jeszcze się przestawisz? Rocznik? Rocznik 010. Było to trudne dla ciebie to zadanie? Trochę. Idziemy do zawodnika, który zdobył, miał trzecie miejsce. Gdzie jest Igor? Igor, trzecie miejsce w turnieju. Proszę, pokaż jeszcze wszystkim, jak to umiałeś fajnie robić. Igor zajął trzecie miejsce, rocznik 2000. Który jesteś? 13. Pierwszy raz w życiu grajesz taką grę? Dalej, sprawia ci to trudność? O, widzisz, trafiasz. Proszę. Można 3 razy pod rząd, można 4 razy pod rząd. To jest zawodnik, który zdobył drugie miejsce. Gratuluję. Pokaż nagrodę, co dostałeś. Przepraszam, trzecie miejsce. No ale najmłodszy, nie? Jeszcze dostaniesz od Zubiego naklejkę NBA, dobra? I teraz przedstawię wam zawodnika, który wygrał ten turniej i został mistrzem. Na cały autobus niepokonany mistrz, czempion został Szymon. Szymon, proszę, to jest gra dla ciebie, bo zwyciężyłeś. Pierwszy raz taką grę grałeś. Sprawiała ci trudność? Czy ty uważasz, że ta gra polega przede wszystkim na szczęściu, na fuksie, albo na trochę zmysłu, umiejętności i techniki? To je trzeba mieć, tak? A czym ty, jakbyś komuś chciał przekazać, co trzeba zrobić, żeby wygrać? Jakieś wskazówki już teraz dać? Na pewno trzeba za mocno uderzać. Może zademonstrujesz, jak ci się udawało to wygrać. To jest od Zubiego całkiem nowa gra. Proszę, proszę. Lewa, prawa ręka. Dobrze, to Szymon jeszcze na końcu. Czy uważasz, że to jest fajna zabawka? Do jakiego wieku, od jakiego powinni się... No, radość przyniesie dzieciakom? Tak, do ilu lat? Nie wiem, 13? A dorośli myślisz, żeby się też oni w to bawili? Może niektórzy. Z tatą zagrasz? Tak. Jeszcze raz się gratuluję, pokonałeś cały autokar, jesteś mistrzem. To wszystko. Szymon jeszcze, może nazwisko? Sorry.